28 stycznia na Raciborskim Rynku 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagościł w niedzielne popołudnie. Przygotowane przez sztab atrakcje to m.in. gotowanie grochówki według przepisu Remigiusza Rączki, pokazy strażackie sprzętu policyjnego, wojskowego, koncerty, zumba, licytacje oraz wieczorne światełko do nieba. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 32. Tym razem pod hasłem Płuca po pandemii gramy dla dzieci i dorosłych. Największa orkiestra na świecie, a my jako Racibórz dokładamy tutaj ogromną cegiełkę do tej wielkiej światowej orkiestry. No istne szaleństwo, zresztą słychać, takiej frekwencji nie było chyba na żadnym WOŚP-ie. Jak co roku w zbiórce pomagali wolontariusze. Od 6.45 wolontariusze pobierali puszki z Raciborskiego Centrum Kultury. Tam Magda Sommer, koordynatorka, im to wydawała. Ponad 120 osób wyszło dzisiaj na ulicę Raciborza. Bardzo wiele osób wzięło sobie nasze słowa do serca, że trzeba się fajnie przebrać. Że fajnie jest się fajnie przebrać, bo wtedy można coś więcej też zebrać, także pomysłowość naszych wolontariuszy nie zna granic. Bardzo dużo jest bardzo małych wolontariuszy, co nas też bardzo cieszy. Ja już 12 raz jestem w tym roku i uwielbiam ten dzień. Tą radość wśród ludzi, ten jeden dzień, gdzie wszyscy w sumie jesteśmy razem, łączymy się, każdy z uśmiechem podchodzi, chętnie wrzuca pieniążek, dostaje serduszko, więc to jest bardzo pozytywny dzień. Większość ludzi bardzo pozytywnie reaguje, oczywiście w strojach to tym bardziej i dorośli, i dzieci zagadują, proszą o zdjęcia. Bardzo chętnie wrzucają i wydaje mi się, że wrzucają średnio więcej niż w tamtym roku. W tym roku senator Henryk Siedlaczek również dołączył do orkiestry, o czym poinformowała nas dyrektor biura senatora, obecna podczas wydarzenia w roli wolontariuszki. Do wylicytowania jest Dzień Senatorem, dokładnie dzień w Warszawie, zwiedzanie Senatu, spacer po Warszawie, wspólny obiad. Od lat wspieram akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym roku jako wolontariusz. Nie trzeba było mnie długo namawiać, bardzo chętnie, jestem tutaj już od 8.30 rano. No, skarbonka coraz cięższa, cudowna atmosfera, wspaniali ludzie, więc bardzo fajnie móc wziąć tak namacalnie w tym udział. Rodzinny dzień w Senacie wylicytowano za kwotę 1355 zł. W niedzielę na Raciborski Rynek tłumy przyciągnął różnorodny program przygotowany przez Raciborski Sztab Orkiestry. Zumba Kids, to oni prezentują się tutaj z Janną Dudkiewicz. Wcześniej był Tygrysek z Kubusiem z aktywnych spotkań z teatrem, takie animacje dla dzieci. Zresztą było widać, ile tu przyszło dzieci i rodziców pod sceną. Gotuje się nasza grochówka wedle przepisu Remigiusza Rączki. Są nasi dręgowie, za chwilę będzie pokaz walk. Zresztą przy ich ogniu się też można ogrzać. I piękne serca z drewna, wykonane przez Jarosława z dręgów, będzie można dzisiaj właśnie zdobyć na licytacji, które licytację poprowadza od 16.00. Z wiceprezydentem Dawidem Wacławczykiem. Przygotowano również 200 litrów, z których rozdano 600 porcji grochówki, przyrządzonej według wyjątkowego przepisu. Gotujemy grochówkę w zastępstwie za pana Rączkę. Niestety względy osobiste go zatrzymały, no ale według jego receptury tutaj z Ewą Nowak z restauracji Miejski Zakątek, z uczniami gastronomika raciborskiego dostaliśmy precyzyjne instrukcje od pana Rączki, więc jest wywar na wędzonych kościach, jest marchewka posmażona na masełku i na koniec jeszcze oprócz tych wszystkich tłustości, które się tam znajdą, będzie zasmażka też na masełku, także tak na bogato. Fani militariów średniowiecznych odwiedzili stoisko raciborskich dręgów. Wystawiliśmy małe stanowisko reprezentujące naszą drużynę, naszą działalność. Można zobaczyć sprzęty, zważyć sobie w dłoni, ile waży miecz, wziąć tarczę, założyć hełm. Robiliśmy już jeden pokaz krótki walk, spróbujemy jeszcze drugi w miarę możliwości. Staram się wspierać orkiestrę tutaj w działalności. Ponadto taneczne atrakcje zapewniła raciborska skaza. Mistrzowie z zeszłego roku, trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, to oni dadzą pokaz, tak samo KS Breaking. Są z nami różne służby, od straży pożarnej, policji, można sobie postrzelać, można zobaczyć, jak wygląda sprzęt strażacki. Dziś Wojskowe Centrum Rekrutacji, także jednostka strzelecka z Raciborza i Fundacja Szturman. No przede wszystkim wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że te nasze stanowiska powodują, że tych ludzi jest trochę więcej i tych pieniędzy w tych
skarbonkach też będzie więcej. Przede wszystkim na stoiskach można zobaczyć broń, ją spróbować rozłożyć. Jest także strzelnica, więc no wszystko to, co jest związane z wojskiem, okołowojskowo, dzisiaj w Raciborzu, ale nie tylko w Raciborzu, bo jesteśmy tak naprawdę we wszystkich miejscach, gdzie jest teren administrowany Wojskowego Centrum Rekrutacji, czyli Jastrzębie-Zdrój, czyli Wodzisław, Rybnik, Racibórz, Żory. Tam wszędzie dzisiaj jest wojsko i właśnie stara się wspierać tą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. My również bardzo serdecznie wspieramy tutaj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Można zobaczyć sobie nasz nowy radiowóz. Jest również motocykl, który ma Wydział Ruchu Drogowego. Jest z nami nasza urocza maskotka, Sznupek. Można sobie przyjść, zrobić zdjęcie, przybić ze Sznupkiem piątkę. Bardzo serdecznie zapraszamy i oczywiście wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Obecna na raciborskim rynku była również Fundacja DKMS. Rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku, czyli osoby, które chcą uratować komuś życie, komuś choremu na białaczkę, na nowotwory krwi. Cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie, ludzie pytają, przychodzą i rejestrują się. Nie sądziliśmy, że to zainteresowanie będzie aż tak ogromne. W Polsce średnio co 40 minut ktoś dowiaduje się, że jest chory na białaczkę, czyli w trakcie 4 godzin tej akcji no, kilka osób usłyszy tą diagnozę. Nie zabrakło również atrakcji dla fanów historii motoryzacji. Zgłosiło się do nas takie właśnie stowarzyszenie tych samochodów PRL-owskich, ale dołożyli coś od siebie, pięknego, błękitnego Cadillaca. Taki Cadillac to w wielu filmach amerykańskich można go było tu zobaczyć. O zebrane pieniądze podczas orkiestrowej zbiórki dba od lat Bank z Raciborza. Bank Spółdzielczy w Raciborzu gra z nami 19 rok i tam nasze dziewczyny i pracownicy banku, ich rodziny liczą pieniądze, które wolontariusze od godziny 13 mogli już tam zanosić. Dzięki otwartym sercom Raciborzan podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w Raciborzu rekordową ilość pieniędzy. Wynik na dzień 29 stycznia to 184 551 zł i 35 groszy oraz prawie 748 euro. To zbiórki z puszek wolontariuszy, puszek stacjonarnych oraz z licytacji na scenie w dniu finału. Kwota nie zawiera licytacji z Allegro.